kwiatkiem. O, flamingach! Tak, mam tu dwa flaminczki. No i takie na początku info. Znaczy na początku zagadka. Czemu flamingi, jak się rodzą, to są szare takie, białe? A potem, jak są już takie dorosłe, jak te moje, są różowe. A to ci dopiero pytanie. Dlatego, że mieszkają na takich bordowych, no, jeziorach. I jedzą takie zafarbowane też te wszystkie glonki. Ale się dubują. Glonki. No i dlatego z czasem robią się coraz bardziej różowe, coraz bardziej różowe. Aż są takie różowe jak moje. Następne info to jest, że jak flamingi odpoczywają, to są na... to odpoczywają w takiej bardzo znanej pozycji od flamingów, czyli na jednej nodze. Ja nie wiem, czy bym dała radę odpoczywać na jednej nodze, czy bym dać radę odpoczywać na jednej nodze. Napiszcie w komentarzu. A jak flamingi lecą, to mają mocno wyprostowane nóżki. I są bardzo mocno wyprostowane. I takie jeszcze info jedno, że flamingi budują takie schronienia, tak można powiedzieć to, z błota, no z błota. Więc nigdy nie widziałam domku flaminga, ale widziałam flamingi. Budujemy bardzo ciekawe domy. Nie. Flamingi, to co można zauważyć, mają taką szyję w kształcie litery S. I spróbujcie narysować flamingi. Czy to jest proste? Dla mnie to jest bardzo proste. Jeżeli to ogląda moja rodzina, to wiedzą, jak rysuję flamingi. Przypatrzcie się jeszcze flamingowi. Dobra. Jezus. Okej. Więc jeżeli wam się podobało, to dajcie łapki w górę. Nie wiem, czy wiedzą wydać łapki w górę. I subskrybujcie kanał Flamingi Przygodowej. Pa, pa.